Dobry program, bez komentarza. Gościem dzisiejszego wydania jest prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pan Artur Flejterski. Witam pana bardzo serdecznie. Witam panią, witam państwa. Porozmawiamy dzisiaj o zdrowiu, ale także o służbie zdrowia, bo czy jest coś cenniejszego, panie prezesie i panie doktorze? Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. To jest taki truizm, że aż. Wstyd go powtarzać. Aż go wstyd powtarzać. Pogoda dzisiaj nieszczególna, jak pan dotarł? Czy były jakieś przeszkody? Czy przyjechał pan samochodem służbowym? Nie prywatnym samochodem. Mieszkam nieopodal. I gdyby nie właśnie pogoda, to pewnie przyszedłbym tu piechotą. Czy domyśla się pan, dlaczego wywołałam temat samochodu służbowego? Myślam się, bo ten temat no, jest wałkowany od pewnego czasu. Czy był to wydatek niepotrzebny nad stan? Myślę, że samochód służbowy jest jednak przydatny. No, Pomijam już takie sytuacje, kiedy ja już, czyli prezes musi jechać do Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisać jakieś dokumenty. Staram się zresztą ograniczać swoje wyjazdy tylko do takich niezbędnych sytuacji. Natomiast zamierzam dać upoważnienia pracownikom administracji, którzy częściej nawet niż prezes muszą wyjeżdżać do funduszu celem przedstawienia jakichś dokumentów aby oni wykorzystywali ten samochód, aby nie stał spokojnie na parkingu tylko. Raz też ten samochód, a może nie raz, z tego co wiem, raz był wykorzystywany, wykorzystany w funkcji karetki zdrowia. To znaczy tak? karetki może nie sensu stricto, ponieważ nie przywoził pacjenta, natomiast no, zdarzyła się taka sytuacja, że właśnie należało przywieźć na ratunek lek dla chorego z Warszawy w godzinach popołudniowych i... Były, było wyjście takie no, standardowym postępowanie, że wysyła się karetkę. Natomiast uznałem, że no, jeżeli mamy samochód służbowy, a mamy przywieźć lek, a nie pacjenta wozić, to lepiej wykorzystać samochód służbowy i ten przewóz, no bo tak to można nazwać, został zrealizowany. Dysponujemy jedną karetką przewozową, i wolałem, żeby ona została, gdyby zaszła konieczność przewiezienia. Chorego no do innego ośrodka, który wymaga jakiegoś specjalistycznego leczenia, na przykład neurochirurgicznego. I muszę pani powiedzieć, że właśnie się to sprawdziło doskonale, ponieważ samochód służbowy pojechał do Warszawy, a w tym czasie karetka była wykorzystywana do przewozu karetka. chorego na neurochirurgię. A tak ten chory musiałby czekać trzy godziny, co nie byłoby dobre. Skoro o oczekiwaniach mowa, sam pan wywołał temat. Nie tak dawno ja również byłam pacjentem szpitala i na izbie przyjęć czekałam chyba krótko, dwie godziny. Pacjenci skarżą się, czy w tej materii zostało coś rozwiązane, czy nadal jest to problem. Czy jest to problem i myślę, że zawsze będzie problem. Ja akurat no, nie zawsze byłem prezesem, jak pani wspomniała. Byłem, byłem i jestem, bo prezesem się bywa, lekarzem się jest. Lekarzem neurologiem, więc znam sytuację też od strony lekarza, który przyjmuje pacjentów, a też znam to z sytuacji, kiedy nie sam może jestem pacjentem, ale ktoś z mojej rodziny jest pacjentem i ja z nim jestem w tej samej izbie przyjęć też i widzę to z drugiej strony. Trochę Dlaczego wtedy tak upływ długo czasu jest in, inaczej się to. Choremu się określa. dłuży dwa razy. Dłuży bardziej. dłuży się dziesięć razy, jak ja patrzyłem i czekałem. Z ojcem właśnie w izbie przyjęć to dla mnie wydawało się, że wieczność czekam, a patrzyłem na zegarek, nie było to tak bardzo długo. Natomiast oczywiście powodów takiej sytuacji jest kilka, nie wszystkie da się przewalczyć, zmienić. Po pierwsze, no, największe, że tak powiem, kolejki, tak bym to nazwał, w izbie przyjęć są w godzinach do południowych, kiedy chorzy przychodzą ze skierowaniami z POZ-ów. Podstawowej opieki zdrowotnej, no jest dużo tych poradni, jest dużo pacjentów, jest duży powiat. Czy za mało lekarzy w związku z tym? Lekarzy, to po pierwsze, czy za mało, trudno powiedzieć, bo zawsze właśnie można powiedzieć, że skoro jeden lekarz, który schodzi z danego oddziału do izby, przyjąć to za mało, to nie schodzi dwóch albo trzech, prawda? Natomiast jest jeszcze jedno uwarunkowanie, na które wpływu nie mamy i na którego nie przewalczymy. Mamy ograniczoną ilość boksów w Izbie Przyjęć, prawda? Są w tej części Izby Przyjęć, nie mówię już o sorze, tak, gdzie chorzy są przywożeni przez karetki. Tam są właściwie dwa boksy i plus boks dla pediatrów, który także jest wykorzystywany, jeśli zachodzi taka potrzeba przez pacjentów, no, innych oddziałów, kierowanych do innych oddziałów. I, jeżeli, I nawet gdyby wtedy schodziło trzech lekarzy z Izby, to ilość boksów jest ograniczona. Nie da się badać dwóch pacjentów w jednym boksie, no bo to jest niemożliwe po prostu, choćby z ludzkich powodów. I często właśnie schodząc, ja jako lekarz neurolog schodziłem z Izby Przyjęć, spotykałem się z sytuacją, że ja jestem w izbie przyjęć, chory w izbie przyjęć jest, który czeka na moją poradę, na decyzję. A muszę czekać też, żeby kolega z innego oddziału skończył badanie, zwolnił boks, żebym ja mógł tam wejść. Schodząc na izbę przyjęć, nie ma pana na oddziale. Czy to jest normalna sytuacja? To jest normalna sytuacja. Znaczy w godzinach do południowych to jest oczywiste, że. Ktoś zawsze jest inny w oddziale, bo to nie jest tak, że pojedynczo pracują lekarze w oddziałach. Natomiast w godzinach popołudniowych muszę opuścić oddział, ale to jest jakby nieuniknione. Jak chociaż w połowie rozwiązać ten problem, by czas oczekiwania na Izbie Przejęć na przyjście lekarza, na zbadanie było połowę krótszy? Eee, tak, aby skargi pacjentów nie napływały. Mm -hmm. Proszę Pani. Jest to niewątpliwie bardzo trudne zagadnienie, bo tak jak mówię, samo jeszcze znalezienie miejsca, nie mówię, że zawsze jest taka sytuacja, że wszystkie boksy są zajęte, ale jeżeli lekarz zaczyna badać pacjenta, no to jest to kilka elementów. Wiadomo, trzeba z pacjentem porozmawiać, zebrać wywiad, trzeba go zbadać i dalej podjąć decyzję, co dalej. Praktycznie bardzo rzadko, prawie nigdy, zdarza się tak, że możemy podjąć na podstawie samego badania decyzję od razu o przyjęciu chorego. Choć niewątpliwie takie sytuacje też się zdarzają, jeżeli jakaś sytuacja chorobowa jest oczywista. Natomiast trzeba często wykonać temu choremu badania, prawda? Trzeba pobrać krew, zrobić EKG. To jest tak już najprostsze badanie, ale wymaga to też czasu. Jeżeli pobierzemy choremu badanie, krew na badania, to musimy czekać na wynik. Tego się nie zmieni, ponieważ są biochemiczne standardy, które trzeba. Zapytam teraz Pana jako lekarza. Podsłuchany sarkazm. Panie doktorze, Panie prezesie, trzeba mieć zdrowie, żeby chorować? <laughs> nie, myślę, że aż tak źle nie jest. Że aż tak źle nie. nie jest. No to poradnie. I to również taki czysty stereotyp. Czy może obalamy stereotyp? Długie kolejki, e, brak terminów, albo terminy odległe. Czy tak jest do tej pory, czy się zmieniło? czy znaczy tak, no na niewątpliwie nie jest to stereotyp. Oczywiście są kolejki w poradniach. Wynika to no, z samego układu. No, to jest, nie, nie da się myślę tak zorganizować pracy poradni, żeby kolejek nigdy nie było. Nie ma tak nigdzie. Ale to jest nieistotna sprawa, nie interesuje mnie tak naprawdę sytuacja w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest jeszcze inaczej, I ale jest inna organizacja służby zdrowia. Mnie interesuje tak, jak jest to u nas. E Stereotyp może o tyle jest, że nie do wszystkich poradni są kolejki. Są ale, poradnie, które, poradnie które są oblegane? Oblega Wszystkie poradnie są oblegane najbardziej. najbardziej. Gdzie te kolejki są najkrótsze? Naj najkrótsze kolejki. Czyli praktycznie ich nie ma. To jest, i tu Panią może zaskoczę, takie poradnie, które uznajemy za takie najbardziej główne poradnie. Jedne z głównych, bo nie ma takie, które nie są ważne, bo mógłbym kogoś urazić w tym momencie nawet. To nie jest tak. Natomiast no, w poradni ginekologiczno-położniczej nie ma kolejek, w poradni chirurgicznej praktycznie nie ma kolejek, w poradni ortopedycznej. Tu przyjmujemy chorych praktycznie na bieżąco. Często wynika to z charakteru no, w poradni ortopedycznej, jednak wymagamy szybszego postępowania no, w poradni ginekologicznej. Dłuższe kolejki są na przykład no, w poradni neurologicznej właśnie, chociaż zapewniamy no, tutaj długie są działanie poradni, prawda? Czas działania poradni to nie jest tak, że pracuje kilka godzin, pracuje kilka, go kilka godzin dziennie, dłużej niż kilka godzin nawet. Natomiast też jest większa zgłaszalność jakby kolejki, staramy się to skracać. Jest to proces mozolny, nie jest taki prosty. Na to składa się kilka elementów. Podstawowym elementem jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest jakiś ograniczony, prawda? W jednej poradnie jest większy, w jednej poradnie jest Skąd wynikają mniejszy? takie ograniczenia? Ograniczenia wynikają z, no, na pewno. Z warunków, jakie stawia NFZ? Znaczy tak. tak z... Fundusz no, narzuca, no, mamy określoną w kontrakcie ilość punktów na poradnie. Punkty są realizowane przez badanie chorych, i przeprowadzanie u nich procedur. Natomiast to nie jest tak, że my trzymamy się tego, bo limity, jakie by fundusz nie ustawił je, na jakim poziomie finansowym, to zawsze pewnie się okaże, że one będą za niskie, bo tak działa medycyna. Nie ma praktycznie kraju, w którym nakłady na służbę zdrowia byłyby satysfakcjonujące dla pacjenta i zapewniały mu natychmiast dowolną usługę w dowolnym czasie. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my nie trzymamy się tak tych limitów, że mamy, no nie wiem, kilka tysięcy punktów, wyczerpujemy je w miesiącu, stop, prawda? Natomiast robimy tak zwane nadwykonania, czyli przyjmujemy pacjentów ponad te limity, co skraca kolejki. Gdybyśmy się trzymali limitów tak, jak to jest ucięte, to te kolejki byłyby no, myślę, że o jedną trzecią, przynajmniej dłuższe w niektórych zakresach jeszcze dłuższe. Staramy się, żeby właśnie w tych poradniach, w których jest no, te kolejki są najdłuższe, staramy się, żeby te nadwykonania były większe. Z kilku powodów. Po pierwsze, żeby właśnie tych kolejek bardzo nie wydłużać. Po drugie, żeby pokazać funduszowi, że no tutaj te potrzeby dla mieszkańców powiatu Tomaszowskiego w zakresie tej poradni specjalistycznej są większe. Jeżeli będziemy, mamy te nadwykonania, jest znamienicie większa szansa, że przy następnym kontraktowaniu czy aneksowaniu ten kontrakt się zwiększy, prawda? Jest to praktycznie jedyny sposób, bo jeżeli będziemy się trzymać, bo fundusz wiadomo, chce skrócić kolejki też, bo to jest bardzo medialny temat, ale jeżeli... ale My się nie damy? Ale, my się nie, ale może nie tyle my się nie damy, ale fundusz, jeżeli nie pokażemy funduszowi, że wykonujemy tych porad więcej, niż jest bo taka zakontraktowane, jest tak. No to nie mamy jakby dowodów na to, że potrzebny nam jest większy kontrakt, jeżeli mamy nadwykonania rzędu 140% na przykład. A czy te potrzeby zdarzeń. przerwy rosną? Bo jeden z naszych gości tego programu powiedział, że Tomaszów Mazowiecki jest z jego perspektywy miastem apteki ludzi starych. Myślę, że nie tylko powiat Tomaszowski jest miast, powiatem apteki ludzi starych. Każdy powiat w tym państwie i każdy powiat na świecie, czy jak go tam nazwiemy inaczej, jest coraz bardziej powiatem ludzi starych. To jest też pochodna podwyższenia się jakości opieki zdrowotnej. Ludzie żyją coraz dłużej. Ludzie żyją coraz dłużej, natomiast no nieuniknione jest to, że ludzie z wiekiem jakby no chorują częściej. Prawda? Wobec tego im populacja jest starsza, tym więcej mamy chorób, tym więcej potrzeba udzielać świadczeń tym ludziom. Panie prezesie, nie tak dawno Tomaszowski Szpital odwiedziła pani europoseł, pani Skrzydlewska. Czy była to tylko, w cudzysłowie powiem, wycieczka po szpitalu, pokazanie nowoczesnego sprzętu, czy może odbyły się rozmowy na temat potrzeb placówki, problemów, z jakimi się zmaga, się, takowe są. Znaczy, tak, oczywiście, w pewnym sensie była to wycieczka po, po, po szpitalu, bo inaczej, no, trudno, żeby wizyta odbyła się bez pokazania y, y, szpitala. Zresztą y, pokazywaliśmy pani europoseł, no te programy, które były realizowane z, z pomocą funduszy europejskich, no bo po nie... No jakby nie po patrzeć... Po pieniądze sięgaliśmy. Po pieniądze sięgaliśmy, no, a europoseł, to europoseł ma wpływ, może mieć wpływ na... Te fundusze. Natomiast, oczywiście, byli, były rozmowy na temat no, naszych potrzeb, no, które są wielkie i zawsze wielkie będą. Yy, ja odniosłem wrażenie o dużym takim zrozumieniu, zainteresowaniu Pani Europoseł no, działalnością naszego szpitala. Jakie potrzeby? Potrzeby są zawsze wielkie. No, nasz szpital nie jest już najnowszy, prawda? Kwestia to jest taka, że postęp medycyny do tego dochodzi. Potrzebujemy coraz nowszego sprzętu nowego, prawda? Potrzebujemy no, już bieżących remontów, których jest też dużo. Staramy się je realizować, ale to nie da się tego zrobić za jednym zamachem Pani obiecała pomoc. Pani Czy wysłuchała poseł, pobożnych życzeń raczej? Pani poseł, po, gdyby nie mogła być przecież bardzo jakaś, obiecywać nam złotych gór, bo był, byłoby to nawet niewiarygodne, ale mówię, wykazała ogromne zainteresowanie naszym szpitalem. Pochwalić się też czym mamy: tomograf, no, rezonans, oddział diagnostyki obrazowej. Czy te dwa urządzenia są wykorzystywane w pełni i pacjenci y, korzystają? Tutaj z leczenia. Pytanie z wydaje mi się dość retoryczne. Nie no to jest tutaj. Dokonał się czekaliśmy. ogromny. Czekaliśmy i też już czekać na, na badania ambulatoryjne Zresztą. też będziemy. Też czekamy troszkę. Może nie kilka miesięcy, ale pani bo zacznę od początku może. Diagnostyka obecnie w dzisiejszych czasach jest. Jednym z najważniejszych elementów dochodzenia do rozpoznania chorego do wdrożenia odpowiedniego leczenia. Ja jestem lekarzem 22 lata i w ciągu jednego pokolenia, czyli mojego życia zawodowego, dokonał się tutaj postęp niewyobrażalny wręcz. Kiedy ja zaczynałem karierę, szczególnie właśnie dotyczy to między innymi właśnie chorych ze schorzeniami neurologicznymi. Kiedy ja zaczynałem swoją karierę, no standardowym badaniem, na, na podstawie którego między innymi oczywiście, bo była ogromna rola badania klinicznego, badania wywiadu, ona nie maleje, choć troszkę się tu balans zmienia na korzyść badań, bo nie wszystko da się rozstrzygnąć na podstawie badania klinicznego i zebrania wywiadu, choćby on był najbardziej dokładny, to standardowym badaniem było zwykłe badanie rentgenowskie. Czaszki czy, czy kręgosłupa? Czy, czy lęźwiowego, czy szyjnego? Obecnie badań czaszki rentgenowskich prawie w ogóle nie wykonujemy, ponieważ wkroczyła tomografia komputerowa, a teraz rezonans magnetyczny. I tak jak mówię, o ile tak jak ja, będąc lekarzem, obserwowałem, że szpital w Tomaszowie zawsze troszkę krok w tył. A czy tak, mówię. Kiedy mieliśmy, kiedy mieliśmy zwykłą radiodiagnostykę rentgenowską, to już Piotrków zaczynał mieć tomograf komputerowy, i zawsze żeśmy zazdrościli, że oni mają, a my nie, i my musimy tam pacjentów wozić, co oczywiście było kłopotliwe. Potem dorobiliśmy się rezon yy, tomografu. Ale wtedy okazało się, że już inni mają rezonans magnetyczny i znowu byliśmy krok do tyłu i znowu musieliśmy wozić chorych na badania. A teraz no dobiliśmy już do czołówki, czyli mamy tą diagnostykę. Oprócz diagnostyki. Na razie szczęśliwie nie pojawia się jakaś nowa metoda, której moglibyśmy znowu zazdrościć w diagnostyce obrazowej. Oprócz diagnostyki, której nam zazdroszczą, mówię tutaj o obrazowości, mamy jeszcze oddział ginekologiczno-położniczy, który jakiś czas temu starał się o referencyjność. Czy to jest perełka ten oddział, którym możemy się, którym możemy się pochwalić i kadra, jak i również sprzęt są gotowi na opiekę, zapewnienie opieki np. wcześniakom? Tak, to niewątpliwie no jest praca wielomiesięczna, te starania. To jest właśnie przyczynek też do tego... To, co mówiliśmy o poradniach, że najpierw musimy pokazać funduszowi, że możemy coś zrobić, a dopiero potem fundusz nam to uzna, że tak właśnie jest. Ponieważ no, praca nad uzyskaniem drugiego stopnia referencyjności oddziału położniczego i neonatologicznego, no bo to jest razem, razem współgra, nie można mieć jedno drugiego stopnia na jeden oddział, a pierwszy na drugi. Nie miałoby to zresztą większego sensu. Najpierw musieliśmy właśnie pokazać, że mamy kadrę. Musieliśmy pokazać, że mamy sprzęt. Zaczęliśmy już nawet właśnie udzielać świadczeń na takim poziomie drugiego stopnia referencyjnego, czyli tych trudniejszych porodów, tych trudniejszych noworodków w znaczeniu problemów zdrowotnych w oparciu o ten sprzęt, czyli zainwestowaliśmy sporo. Te, wtedy było to na tej zasadzie, że musieliśmy wysyłać indywidualną dokumentację do funduszu, który nam uznawał. Panie prezesie, na czym polegała inwestycja? Zainwestowaliśmy sporo. W Zainwestowaliśmy kadrę, sporo w sprzęt, ponieważ są inne, wyższe oczywiście wymagania dotyczące sprzętu diagnostycznego. No i w kadrę w tym znaczeniu, że trzeba było zatrudnić więcej osób, obsługi. Szczególnie dotyczy to oddziału neonatologicznego. Specjalistów rozumiem. Tak, Bo to już jest... Trzeba było wydzielić już oddzielny dyżur na noworodkowym oddziale, bo poprzednio był łączony, a na no to z pediatrią, natomiast w weekendy był rozdzielny, no bo to jest dłuższy czas i pojedyncze dyżury to inna sytuacja. I od maja fundusz podpisywałem ja już, choć to wiadomo, nie jest tylko moja praca rzecz jasna, tylko ciąg czasowy. Umowę właśnie na drugi stopień referencyjności. I najlepszym potwierdzeniem. No, najlepszą odpowiedzią na Pani pytania, czy posiadamy odpowiedni sprzęt i posiadamy odpowiedni personel, jest ten kontrakt, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyznaje drugiego stopnia referencyjności, czy innych świadczeń w innych zakresach na ładne tak oczy. sobie na ładne oczy, tylko przyjeżdża tutaj i sprawdza punkt po punkcie, tak to jak to jest w ich wymaganiach, czy te wymagania spełniamy. Nie wymaganie choćby, niespełnienie choćby jednego punktu, no to jest... Dostaliśmy szóstkę? Dostaliśmy szóstkę. E, jak Pan zapatruje się na nowo powstające centrum onkologiczne? Bo słychać różne głosy, ci zawisni uważają, że zaszkodzi to Tomaszowskiego, Tomaszowskiemu Centrum Zdrowia. Powiem... W jakiej mierze miałoby to zaszk zaszkodzić? Bezpośrednio odpowiem na pytanie, nie wiem. Bo ja też nie wiem, dlatego... E, powiem tak, ja już raz pełniłem funkcję no, wyższą w szpitalu, byłem dyrektorem do spraw medycznych no, w tym najtrudniejszym nawet okresie dla szpitala, kiedy miał on ogromne długi i był na krawędzi zapaści, tylko dzięki pomocy władz powiatu naszego wydźwignął się dzięki przekształceniu. Wtedy była podobna kontrowersja dotycząca Alenortu, czyli Yy, kardiologii. kardiologii interwencyjnej, czyli interwencja leczenia ostrych zespołów wieńcowych czy zawałów serca, prawda? Też była ta kontrowersja, bo też padały, pyta padały pytania, a dlaczego szpital nie może sam sobie czegoś takiego zafundować? Oczywiście no, kwestia była finansowa, nie było to w ogóle pod żadnym względem możliwe. Natomiast no też dlaczego nasza zewnętrzna firma w naszym szpitalu. Czas pokazał, zresztą już wtedy nie miałem żadnych wątpliwości, że jest to ogromna korzyść przede wszystkim dla mieszkańców powiatu. Chyba dobro pacjentów, mieszkańców powinno być to priorytetem. To jest na pierwszym miejscu i też i mogę się odwołać do własnego prywatnego przykładu, ponieważ no, mój ojciec też miał kłopoty właśnie z kardiologiczne i Pamiętam, czym było, że musiałem z ojcem jeździć do Łodzi, żeby wykonać właśnie tą kardio, yy, kardiografię, prawda? Koronarografię naczyń wieńcowych. Jaki to jest wysiłek? No, ja, ja mam prywatny samochód, ale nie każdy go posiada. Jeżdżenie z chorym no, to jest kłopot, a tutaj, jeżeli już było to na miejscu, no, to jest nieporównywalna sprawa. Dwa. Jeżeli chory miał jakiś ostry zespół wieńcowy i trafiał do naszego szpitala, musiał być transportowany w trybie pilnym do łodzi, prawda? To jest też czas, to jest godzina, półtorej godziny, a tutaj odejmujemy te półtorej godziny, a czasem półtorej godziny może decydować o życiu, o życiu. i zdrowiu. Czy planowana jest współpraca? Natomiast już wracając tak, do onkologii, tu sytuację widzę bardzo podobnie. Przede wszystkim. W perspektywie wygody dla pacjentów, skrócenia czasu dostępu do udzielanych świadczeń. Też miałem w rodzinie osobę z chorobą nowotworową, i też pamiętam, że musiałem z nią jeździć do szpitala Kopernika w celu wykonywania chemioterapii. To nie jest jedna wizyta, że jedziemy raz i koniec. To jest wizyty raz w tygodniu o określonej godzinie i na cały dzień praktycznie. Też mówię, jeżeli ktoś jest w takiej komfortowej sytuacji, że może sobie na no to pozwolić, żeby no uzyskać zwolnienie z pracy czy urlop, prawda, w dowolnym terminie i sobie pojechać tam, żeby chory mógł nie mieć każdy tą, ma ten, taki nie każdy komfort. ma taką możliwość, natomiast jeżeli będzie tutaj w Tomaszowie, no to już chociażby to, że no nie wiem można chorego będzie przywieźć tutaj, pojechać sobie z powrotem do swoich zajęć i jest, potem odebrać. Panie prezesie, czy planowana jest współpraca i w jakiej mierze pomiędzy szpitalem a centrum onkologicznym? Niewątpliwie. to, to no, Samo centrum onkologiczne pewnie mogłoby funkcjonować samo, ale musiałoby podnosić wielkie koszty, które my możemy zapewnić pewne usługi, na przykład usługi laboratoryjne, które oczywiście... Będziemy mieli zapłatę ze strony Centrum Onkologicznego, co też jest zyskiem dla nas wtedy. Niewątpliwie działać będzie współpraca w obie strony, czyli, no na przykład, chorzy onkologiczni mogą wymagać konsultacji z innych specjalności, którymi my dysponujemy, i w drugą stronę i tu mi się wydaje, że to nawet jest przewaga no bo chorych, którzy niestety choroby nowotworowe są przekleństwem XXI wieku. Jest ich coraz więcej i pewnie tego. będzie ich coraz więcej, mimo postępu medycyny, medycyny leczniczych metod. Natomiast my często spotykamy się, że potrzebujemy no nawet takiej pilniejszej konsultacji onkologicznej i jest to trudno uzyskać, a na pewno trzeba chorego wysłać w tym celu do Łodzi. A jeżeli to będzie... 100 metrów od nas. Jesień tego roku zapowiada się w takim razie optymistycznym. optymistycznie, skoro pierwsi pacjenci na onkologii mają być przyjmowani właśnie w tych miesiącach październikowych. Bo tak pan prezes, który, z którym kiedyś rozmawialiśmy, pan Poczkowski, o czym nas zapewnił. My byśmy chcieli jak najszybciej. Niech tak będzie. E, mówił pan o długach, a teraz o braku długów. Chwała. Powiedział pan. No chwała... teraz nie możemy mieć tak. długów, nawet. No jednak bycie jest chwątką Bo powiedział pan, że to dzięki mecenatowi, dzięki opiece. E, nie wątpliwie no, po pierwsze. No, Jak wygląda ta współpraca? Moim zdaniem współpraca wygląda bardzo dobrze. No. trudno mi znaleźć jakiś słaby punkt tej współpracy. Długów nie ma. Długów nie ma. Nie, nie może chorujmy. Być. Być nie może. Nie chorujmy, chociaż no, no nie chorujmy. Nie chorujmy. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz, ale my życzymy Państwu dużo zdrowia, a panu dziękujemy za przybycie i udzielenie y, odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Dziękujemy.